MiG-240 LCD Dual Pulse Synergia to model marki Magnum, który pojawił się w jej ofercie w 2021 roku. Jest to mały, jednofazowy półautomat spawalniczy, umieszczony na podwoziu jezdnym, wyposażonym w półkę na butle. W środku komory podajnika znajduje się uniwersalny korpus szpuli, obsługujący zarówno standardowe 5-kilowe szpulu drutu, jak również te małe szpulki z otworem 16 mm. Za podawanie drutu odpowiada 4-rolkowy podajnik, co jest rzadkością w urządzeniach tej klasy i oczywiście dużą zaletą tego urządzenia. W komplecie są dwa zestawy rolek podających. Jeden do stali 081, drugi do aluminium 112. Oczywiście uchwytem, który jest w komplecie, czyli 24 nowego typu, również można spawać stal i aluminium, bo w komplecie jest zarówno pancerz stalowy, jak i teflonowy. Sterowanie urządzeniem jest łatwe. Do kontroli mamy dwa pokrętła i jeden przycisk. Każda czynność, jaką wykonujemy, jest obrazowana na dużym i czytelnym kolorowym wyświetlaczu LCD. MiG-240 LCD Dual Pulse Synergia kryje w sobie najnowsze osiągnięcia i rozwiązania techniczne znane z dużych i drogich półautomatów spawalniczych, takie jak na przykład Synergia, a zwłaszcza funkcje spawania z pojedynczym i podwójnym pulsem, gotowe programy synergiczne do stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów oraz do lutospawania. Dla zwolenników tradycyjnego sposobu ustawiania migomatów urządzenie posiada program TradMig, który wyłącza synergię i umożliwia w pełni ręczne ustawienia. Półautomat MiG-240 LCD Dual Pulse Synergia można wykorzystać też do spawania zwykłymi elektrodami otulonymi, czyli metodą MMA. Tutaj też mamy do wyboru różne funkcje dodatkowe, jak na przykład wybór typu elektrody czy ArcForce. Można też spawać metodą TIG-LIFT z pulsacją lub bez pulsacji prądu spawania. Wracając do metody MiG-MAG, nie jestem w stanie przedstawić wszystkich zalet i możliwości tego urządzenia w tym krótkim filmie. Dodam tylko, że urządzenie można również spawać punktowo, w pełni regulować przebieg procesu spawania, zaczynając od czasów wypływu gazu osłonowego, wartości szczytowych i bazowych prądu spawania, automatycznym doborze parametrów do rodzaju i grubości spawanego elementu i wiele, wiele innych. Urządzenie posiada również 36 kanałów pamięci, do tego, aby można było zapisać na nich dowolne ustawienia. Zapraszam na krótki pokaz spawania.